Słuchajcie, w ogóle ten temat przypomniał mi jedną rzecz i mam takie świadectwo. O, jestem. Super. Mam takie świadectwo, ono jest prześmieszne i przecudowne z jednej strony. Jeszcze kilka miesięcy temu byłam na takim etapie, że nie wiedziałam, że mogę kogoś ochrzcić. I na, no, ku mojemu zdziwieniu mój przyjaciel, z którym się tam znamy od liceum, który się nawrócił, w ogóle gdzieś tam za moim pośrednictwem rozmawialiśmy, nie? On się nawrócił, to była pierwsza osoba, która się nawróciła. On chciał się ochrzcić. No ja mu mówię, ale czemu, ja nie wiem, czy ja cię mogę ochrzcić. Przecież jestem dziewczyną. Miałam jakieś takie resztki, wiecie, religijnego, głupiego myślenia, nie? I jakieś takie durne opory. I ogólnie przyszedł już ten dzień, kiedy właśnie miałam ochrzcić. Tak, 10 minut do wyjścia. Ja mówię, kurde, nogi nie ogoliłam, a idziemy nad jezioro i będę go zaraz chrzciła. No to lecę do tej łazienki, ogolić nogi. 10 minut, słuchajcie. Nie? Dziewczyny wiedzą, co to jest, 10 minut. I tak. Już tutaj, że maszynka, mówię, i nagle taki głos, zrób im wieczerze. A ja mówię, no Duchu Święty, nogi gole przecież. Tak stanęłam, mówię, ale jak wieczerze? Nad jeziorem? Nie, jakby nie wystarczało to, że w ogóle idę go ochrzcić, się tak przełamuje, to jeszcze mam wieczerze zrobić. Mówię, jak moi rodzice się o tym dowiedzą, to powiedzą, co ty znowu wymyśliłaś? Oczywiście tak było, jak się dowiedzieli po wszystkim, ale nie o tym. I na tym chrzcie był właśnie mój przyjaciel Szymon i jego przyjaciel Jarek, który od jakiegoś czasu tam się z nim bujał trochę bardziej. No i wiedziałam, że rozmawiali o Jezusie. Ja wiedziałam, że Jarek będzie, zresztą Jarek miał mnie odebrać, a potem byliśmy jechać po Szymona. I ja gdzieś tam te takie resztki religii we mnie, do Boga tak, Boże, Jarek też? A Duch Święty, Jarek też? Ja mówię, ale przecież on już zawsze jak będzie coś jadł, to będzie myślał o Tobie. I wiecie, i takie, ja czułam, jakby Duch Święty zrobił takie, aha. Ja mówię, okej. Okay. No i kupiłam jakieś oblaty, kupiłam jakieś soczki. No i sytuacja w ogóle, znaczy ja w ogóle nawet miałam w głowie, co mam kupić dokładnie. I dokładnie takie obraty kupiłam i dokładnie taki soczek. Ja go w ogóle kupuję, dobra, no jak mi się takie coś w głowie pojawiło, to kupię. No i pojechaliśmy na to jezioro, ochrzciłam go. Siadamy sobie. W ogóle też nie rozumiałam tematu wieczerzy. Bóg mi to mega otworzył, dosłownie w te 10 minut przed wyjściem. Ja mówię, wow, przeczytałam coś, zobaczyłam na nowo, mówię, no to teraz wiem, co im powiedzieć, co to jest ta wieczerza. No i siadamy sobie na tej plaży nad jeziorem i im opowiadam o tej wieczerzy, czytam fragment. Robimy tą wieczerzę, daję Jarkowi, daję Szymonowi, dzielimy się tymi obratami, pijemy sobie ten soczek. Okazuje się, że Szymon, który był chrzczony, marzył o tym. Od dawna nie miał wieczerzy, nie był w żadnym kościele, bo on tak trochę szedł swoją drogą, powiedzmy. Ja myślałam, że robi źle, teraz wiedziałam, że robi dobrze, bo w tamtych po prostu miejscach nie było żadnego miejsca takiego dobrego, w którym by mógł wzrastać. Ale Jarek, w ogóle jemu to utkwiło w głowie. Słuchajcie, my otwieramy te tarczyny, nie? I Jarek po tym, co usłyszał, mówi tak, to za Jezusa. I my wszyscy, za Jezusa. I słuchajcie, wypiliśmy te soczki właśnie, tak jak mówię, zjedliśmy to tego samego dnia chyba w ogóle na piwo. Oni szli, poszłam z nimi i to samo. I Jarek znowu, w ogóle, słuchajcie, siedzimy w tym barze, a on znowu za Jezusa. I on to na poważnie wszystko, rozumiecie? Bo i kolejne spotkanie, i pizza, i coś, i znowu, za Jezusa. I Szymon mówi, Jarek, ale ty wiesz, że to jest w ogóle na poważnie. On mówi, tak, ja wiem. I w ogóle na poważnie. Amen. Ten chłopak dzisiaj jest w ogóle zbawiony. Chodzą razem do bardzo fajnego kościoła. Słuchają też nauczeń stąd w ogóle od nas. I mi to rozłożyło ręce, wiecie, moi rodzice jak się o tym dowiedzieli, no to ja w ogóle zostałam, ładnie mówiąc, okrzyczana za to w ogóle, że robię jakieś bardzo dziwne rzeczy i przecież niewierzący nie mogą wieczerze brać. Jarek w ogóle to, na niego mówili, kiedyś był w liceum, Jarek Łowca Szparek. I Jarek Łowca Szparek, po prostu najsłynniejszy chłopak w szkole, się nawrócił. Bardzo szybko, jak pił tarczyn i zjadł oblaty Amen. Za Jezusa. Amen. Także, tyle. Amen.